posłuchajmy słów Ewangelii. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku, znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Jezus jest w wieczerniku, rozmawia ze swoimi uczniami. Mówi im o tym, co ważne. Tym, co ważne w naszym życiu, jest także umiejętność przeżywania każdej chwili, niezależnie od tego, czy to jest chwila radości, czy smutku. Ważne, że to jest chwila. W tym rozdziale pojawia się takie stwierdzenie Jezusa, chwilę wcześniej niż zaczęliśmy czytać Ewangelię. Chwila, a nie będziecie mnie widzieć i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Różne nasze życiowe doświadczenia dzieją się, nie mamy często na nie wpływu. Niektóre nam się podobają, a niektórych się boimy, wolelibyśmy ich uniknąć. Ale to wszystko przemija. Jest czas radości, czas smutku. Warto w tym, co trudne, pamiętać o tym, że to nie będzie na zawsze. Że to nie jest już ostateczna wersja, ostateczna sytuacja, w której już pozostaniemy do końca. To jest jakaś chwila, jakieś doświadczenie, dłuższe czy krótsze. Ale pewność tego, że wszystko może mieć sens, jeśli pozostanę blisko Jezusa, jeśli nawet w chwili smutku będę trwał przy Jezusie, słuchał Jezusa, jest bardzo ważna. Chwile się zmieniają. Jest raz tak, raz inaczej. To ważne, żeby przyjąć wszystko, co się dzieje. Nie wybierać, nie nastawiać się tylko, że dobre jest tylko to, co odpowiada mojemu aktualnemu nastrojowi czy moim potrzebom. Przychodzą sytuacje trudne, ale one także nas do czegoś przygotowują. Wszystko, co się dzieje, ma jakiś głębszy sens. Nie widzimy tego sensu od razu. Uczniowie w wieczerniku, w Wielki Piątek także nie wiedzieli tego, co się ma wydarzyć później. To była chwila, która na nich spadła jak grom z jasnego nieba. Ale później przyszła chwila zmartwychwstania. Tak samo jest w naszym życiu. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Ten piękny obraz rodzącej matki, która w bólu, w cierpieniu wydaje na świat swoje dziecko. Cierpienia, trudy są doświadczeniami, które mają zrodzić w nas jakieś dobro. Muszą się wypełnić. Muszą nastąpić, bo bez nich nie będzie nowego życia. Spróbujmy dzisiaj przeżywać wszystkie chwile, wszystkie doświadczenia i te nazywane dobrymi i złymi, z nadzieją i z pewnością, że Pan Bóg daje nam cierpliwość do tego, aby przez wszystko przejść i że jeśli z Nim pozostaniemy, to wszystko nam wyjdzie na dobre.